Witajcie! Dziś zajmiemy się niezwykle interesującym zagadnieniem, które wielu mężczyzn napotyka na swojej drodze, ale rzadko kiedy wie, jak na nie odpowiednio zareagować. Mowa o kobiecych testach lub jak są one często nazywane, shit testach. Wspomniane testy są metodą, której kobiety używają, aby ocenić charakter i pewność siebie mężczyzny. Odpowiednia reakcja na takie testy to klucz do sukcesu w relacjach międzyludzkich, zwłaszcza tych romantycznych. Dzisiaj dowiecie się, czym te testy są, jakie są ich najczęstsze formy oraz jak najlepiej na nie odpowiadać, aby zachować przewagę w interakcji. W poprzednich odcinkach omówiliśmy pojęcie hipergamii, która jest jednym z głównych mechanizmów kierujących decyzjami kobiet. W kwestii wyboru partnera. Hipergamia to biologiczne zjawisko, w którym kobiety na poziomie instynktownym dążą do znalezienia najlepszego dostępnego partnera, zarówno pod względem genetycznym, jak i społecznym. Szyd testy są jednym z narzędzi, które kobiety stosują, aby zweryfikować, czy dany mężczyzna rzeczywiście jest wartościowy i czy jego pewność siebie oraz inne cechy są autentyczne takie testy mają na celu potwierdzenie czy mężczyzna z którym kobieta się spotyka jest osobą za jaką się podaje nie chodzi tu o sprawdzanie zgodności z dokumentami tożsamości ale o weryfikację czy jego cechy charakteru postawa i pewność siebie są autentyczne często zdarza się że mężczyzna, który nie rozumie mechanizmu tych testów, może poczuć się zdezorientowany lub nawet urażony, kiedy kobieta rzuca mu wyzwanie w postaci jakiegoś niewygodnego pytania lub uwagi. Czy zdarzyło ci się być na randce, która do pewnego momentu przebiegała doskonale? Atmosfera była lekka, śmialiście się, a flirt kwitł, aż nagle dziewczyna rzuca tekstem typu: Czy mówisz to każdej dziewczynie? To klasyczny przykład shit testu. W takich sytuacjach wielu mężczyzn czuje się zaskoczonych, bo nagle cała dynamika rozmowy zmienia się, a oni zaczynają się zastanawiać, co właściwie się dzieje. Tego rodzaju testy mają na celu wywołanie reakcji emocjonalnej, na podstawie której kobieta oceni, czy mężczyzna jest prawdziwie pewny siebie i spójny w swoich działaniach. Dlaczego kobiety to robią? Wbrew pozorom nie jest to forma złośliwości ani próba poniżenia mężczyzny. To naturalny mechanizm wbudowany w ich psychikę, który ma na celu zapewnienie, że wybrany partner jest osobą silną, pewną siebie, z którą warto zainwestować czas i emocje. Jest to forma weryfikacji. Czy mężczyzna faktycznie spełnia wymagania silnego samca alfa, czy może tylko udaje kogoś, kim nie jest? Należy zrozumieć, że kobiety, dzięki biologii, mają znacznie lepiej rozwiniętą zdolność do odczytywania emocji i intencji innych ludzi. Oznacza to, że często wyczuwają fałsz i niespójność w zachowaniach, co natychmiast aktywuje ich naturalne mechanizmy obronne, takie jak właśnie. Shit testy. W czasach, kiedy nie było środków antykoncepcyjnych, wybór odpowiedniego partnera był dla kobiet sprawą życia i śmierci. Silny partner oznaczał większe szanse na przetrwanie i bezpieczeństwo dla niej i jej dzieci. To dlatego kobiety instynktownie odrzucają słabych mężczyzn, nawet jeśli nie są tego świadome. Przejdźmy teraz do głębszej analizy. Celem każdego shit testu jest sprawdzenie, czy twoja rama, magiełość frame, czyli twoja wewnętrzna pewność siebie i sposób, w jaki widzisz siebie oraz otaczający cię świat, jest silniejsza od tej, którą prezentuje kobieta. Kobiety są zaprogramowane do tego, aby testować mężczyznę i ocenić, czy jest w stanie utrzymać swoją pozycję w każdej sytuacji. Jeżeli mężczyzna nie reaguje odpowiednio na test, to w oczach kobiety traci swoją wartość. Warto zaznaczyć, że pojęcie ramy pochodzi z programowania neurolingwistycznego NLP i oznacza kontekst, który nadaje sens każdej interakcji. Twoja rama to sposób, w jaki postrzegasz i interpretujesz sytuację, w której się znajdujesz i jak wpływa ona na Twoje działania. Im silniejsza jest Twoja rama, tym bardziej kontrolujesz sytuację i dominujesz w interakcji. W wielu przypadkach mężczyźni, którzy uczą się technik podrywu, przyjmują pewnego rodzaju maski. Udają kogoś, kim nie są, w nadziei, że ich zachowanie przyciągnie uwagę kobiet. Problem pojawia się, gdy kobieta wyczuwa fałsz i postanawia przetestować jego prawdziwą osobowość. Shit test. Działa wtedy jak radar, który wykrywa nieautentyczne zachowania i oszustwa. Zastanawiasz się pewnie, co dzieje się, gdy mężczyzna nie zdaje takiego testu? Otóż, jeżeli jego reakcja na shit test jest niespójna z wcześniejszymi zachowaniami, kobieta zaczyna czuć, że coś jest nie tak. Traci zaufanie i uznaje, że mężczyzna nie jest tym, za kogo się podaje. To naturalny mechanizm ochronny, który pomaga jej uniknąć ryzyka związanego z angażowaniem się w relacje z kimś, kto nie jest wystarczająco silny psychicznie. Co ciekawe, większość kobiet nie zdaje sobie sprawy z tego, że testuje mężczyzn. Robią to instynktownie i nieświadomie. Dlatego ważne jest, abyś ty, jako mężczyzna, wiedział, dlaczego kobiety testują i jak na to reagować należy także odróżnić shit testy od jawnych obelg testy nie mają na celu obrażenia mężczyzny chociaż czasami mogą się wydawać podobne do złośliwości ale ich celem jest wywołanie reakcji emocjonalnej która pomoże kobiecie ocenić wartość potencjalnego partnera pamiętaj że kobieta która nie jest tobą zainteresowana nie będzie cię testować nie będzie poświęcała na to swojej energii ponieważ nie widzi w tobie potencjalnego partnera. W takich przypadkach kobieta po prostu cię spławi, z klasą lub mniej delikatnie, w zależności od jej charakteru. Przykładowo, kobieta, która nie jest tobą zainteresowana, może powiedzieć: Nie dam ci mojego numeru telefonu, bo jeśli mamy się spotkać, to i tak się spotkamy, lub zaproponuję, abyś napisał do niej maila. Co jest subtelnym sposobem na pokazanie, że nie jest zainteresowana. Jednak jeśli kobieta testuje cię, to oznacza, że jesteś na dobrej drodze. Znalazłeś się w grze, a jej testy są tylko przeszkodami, które musisz pokonać, aby pokazać swoją wartość. Kobiety będą cię testować przez całe życie, nawet gdy jesteś w związku czy małżeństwie. Im większa wartość kobiety lub im wyższa jej samoocena, tym więcej testów musisz się spodziewać. Pamiętaj, że testy mają na celu sprawdzenie, czy nadal trzymasz swoją ramę i na ile możesz być zdominowany. Jeżeli kobieta zdominuje cię, automatycznie tracisz na wartości w jej oczach, co często prowadzi do problemów w związku. Dlaczego? Ponieważ kobieta, która zdominuje mężczyznę, przestaje go szanować. Jako silnego samca. Pociąg seksualny zanika, a relacja zaczyna się psuć. Jednym z najczęstszych testów, z jakim możesz się spotkać na początku relacji, jest słynne Mam chłopaka. To jedno z najbardziej popularnych zdań, które kobiety rzucają, aby sprawdzić, jak zareagujesz. Większość mężczyzn, słysząc to, odpuszcza, uznając, że gra jest skończona. Tymczasem to. Tylko test. Najlepszą odpowiedzią w takiej sytuacji jest zignorowanie tej informacji lub lekka riposta w stylu Też mam dziewczynę. W ten sposób łamiesz schemat i pokazujesz, że nie przejmujesz się takimi przeszkodami, co w oczach kobiety jest bardzo atrakcyjne. Kolejnym testem, na który możesz natrafić, jest brak odpowiedzi na Twoje wiadomości. Napiszesz do niej, widzisz, że wiadomość została odczytana, ale nie dostajesz odpowiedzi. To typowy test mający na celu sprawdzenie, jak bardzo ci zależy. Najlepsza reakcja? Nie odpisuj i nie prosisz się o uwagę. Pamiętaj, że brak odpowiedzi to także odpowiedź. Testy mogą przybierać różne formy, od niewinnych pytań po bardziej złożone sytuacje w związku. W dalszej części związku, kiedy kobieta próbuje cię podporządkować, testy stają się bardziej subtelne, ale nie mniej istotne. Na przykład, może poprosić cię o przyniesienie czegoś z kuchni, kiedy sami siedzicie na kanapie. Jeżeli tylko ty wykonujesz takie drobne przysługi, a ona nigdy nie odwzajemnia się podobnymi gestami, to już jesteś testowany. Podobnie. Kiedy zostajesz poproszony o robienie regularnych zakupów, ponieważ jej zapomniała czegoś kupić, również możesz być poddawany testowi. Ważne jest, aby rozpoznawać takie sytuacje i umieć na nie odpowiednio reagować, ponieważ każda z nich jest próbą ustalenia, kto ma większą kontrolę w związku. Podsumowując, shit testy. Są naturalnym narzędziem, które kobiety stosują, aby ocenić wartość mężczyzny. Kluczem do sukcesu jest umiejętność rozpoznawania takich testów i odpowiadania na nie w sposób, który pokazuje Twoją pewność siebie i spokój. Kobieta pragnie mężczyzny, który potrafi utrzymać swoją ramę i nie pozwoli jej na dominację. Dlatego musisz znać zasady tej gry, aby wyjść z niej zwycięsko.